koordynator naziemnego ruchu lotniczego. Brzmi to bardzo poważnie, ale nie tylko tak was się nazywa. Jak się o was mówi? Mówią też o nas falołki, marszaler, marszałek, czy też niektórzy określają żółć. Witajcie, dzisiaj z nami jest Laon Adrian Lekhac. Adrian, czym się zajmujesz na lotnisku? Witam, jestem koordynatorem ruchu lotniczego naziemnego. Na czym polega twoja praca? Moja praca polega na ustawianiu samolotów. Jestem oczami pilota i pokazuję mu poprzez konkretne znaki, jak ma się kierować. Czyli co? Generalnie samolot ląduje i ty ze swoim samochodem pomalowanym w szachownicę przejmujesz jego wzrok, tak? I prowadzisz na miejsce postojowe? Dokładnie, jestem jego oczami, gdyż pilot nie widzi całego samolotu. Ja wyjeżdżam po niego, odbieram go i asystuję mu aż do płyty postojowej na konkretne stanowisko i tam go ustawiam poprzez określone znaki. Czy zdarza ci się, że asystujesz też samolotom, które startują z lotniska? W trudnych warunkach mamy obowiązek asystować, wyprowadzać tak naprawdę do drogi kołowania, drogami kołowania do drogi startowej samoloty. To bardzo odpowiedzialna praca, słuchaj, ale masz jeszcze taki atrybut followka, czyli masz dwie przenośne radiolatarnie, pałki, tak? O tak o nich mówicie. Tak, tak, mówimy pałki, latarki, no jak to woli, no pomagają, pomagają w ustawianiu samolotów, tak? I mimo wszystko kolor pomarańczowo-czerwony jest widoczny, no tudzież też jak w nocy czy po ciemku, jak ustawiamy samolot, są podświetlane. Rozumiem, czyli one służą tak naprawdę do dawania sygnałów pilotom. Dokładnie, dokładnie tak. Nauczysz mnie, jak się posługiwać takimi radiolatarniami? Oczywiście, że tak. Mogę ci pokazać kilka znaków podstawowych, które musimy umieć. No to zaczynamy lekcję. Wiecie, dlaczego Adrian ma takie słuchawki na szyi, których używa w swojej pracy? Ten szum, który dochodzi cały czas, to jest szum silników samolotu. On stoi od nas jakieś 400 metrów, pewnie? Będzie 400. Może być 400 metrów, więc bez tych słuchawek nie ma mowy o tym, żeby w ogóle pracować jako follow me. Ale Adrian, przechodzimy do rzeczy. Musisz mnie nauczyć kilku ruchów, tak żebym był w stanie zaparkować samolot. No dobrze. Kilka ruchów możemy nauczyć się. To przede wszystkim podstawowy ruch, który musi znać, to wiedzieć, kiedy trzeba go zatrzymać, tak? No właśnie, kiedy więc zatrzymać samolot? Znak zatrzymania samolotu, ręce szeroko i delikatnie zatrzymujemy samolot i krzyżujemy ładnie. Tak, super. Tak jest zatrzymanie. No dobrze, czyli jestem w stanie już zatrzymać samolot. Dobrze. Ale powiedzmy, że jedzie sobie drogą kołowania samolot, widzisz go. Najpierw trzeba na niego wskazać, żeby on wiedział. Po czym bierzesz do góry, podnosisz i wskazujesz mu stanowisko postojowe. Czyli na przykład tak, tak? Tak, dokładnie. Chcesz, żeby jechał na wprost. Robisz delikatnie do siebie prosto ręce i tak, tak, dokładnie. Czyli on wtedy będzie jechał prosto. Że będzie jechał na wprost. W momencie, kiedy chcesz, żeby zaczął skręcać w lewo, zaczynasz lewą ręką, prawą trzymasz prosto, a lewą zaczynasz machać. Dokładnie tak. On skręca lewo. Tak jakbyś go ciągnął za skrzydło. Rozumiem. W prawo druga ręka. O, tak. Matko. I potem go zatrzymujemy. W zależności tam, gdzie chcemy stan. Tak? Po zatrzymaniu samolotu pokazujemy rękę, zaciskamy w pięść i to oznacza, żeby hamulec włączył. No mamy też wyłączanie silników, tak? Zatrzymamy rękę i taki znak. O matko, takie przecięcie gardła. No właśnie na tej zasadzie wyłączamy silniki. Czy myślisz, że po kilku lekcjach byłbym w stanie zatrzymać samolot? No, potrzebne jest szkolenie odpowiednie, które trwa tak naprawdę kilka tygodni, można powiedzieć. Tak? Potem się pracuje cały czas pod nadzorem, aż w końcu zda się, żeby można było ustawiać samolot, aż zgodzą się twoi szkoleniowcy. Co jest najtrudniejsze w tej pracy? Najtrudniejsze? Na pewno mamy presję czasu, czy też wielkość samolotów, tak? Przylatują różne samoloty, musimy je ustawiać, musimy uważać, żeby były w odpowiedniej odległości od siebie, żeby czasami doszło do uszkodzenia skrzydła. Miałeś jakąś taką sytuację awaryjną? Nie, na szczęście nie miałem i mam nadzieję, że nigdy nie będę miał. I tym zakończymy. Subskrybujcie kanał National Geographic Polska na YouTubie. I oglądajcie kolejny odcinek z serii Lotnisko.